Cześć, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym produkcie, a mianowicie będą to przysnaki prażynki solone. Jest to właśnie taki produkt, który teraz u siebie widzicie na ekranie. Tak mniej więcej wyglądają właśnie te prażynki. Jak sami widzicie, tutaj mamy taki pewien podgląd tych prażynek, a zatem w taki sposób one wyglądają. Zaraz oczywiście zobaczymy, jak to się prezentuje w środku. Należy wiedzieć, że jest to produkt z olejem słonecznikowym i jest odpowiedni dla wegan. Jeżeli chodzi o inne aspekty, na które na pewno warto zwrócić uwagę, no to tutaj przede wszystkim są to kwestie związane z wartością odżywczą tego produktu w 100 gram. Jeżeli chodzi właśnie o taki przelicznik, no to jeżeli chodzi o wartość energetyczną, mamy tutaj 540 kalorii, dość sporo kalorii, tłuszczu 32 gramy. Jeżeli chodzi o węglowodany 61 gram, błonnika 0,8 grama. Dalej mamy również białko 1,3 gram i sól 1,8 gram. Jeżeli chodzi natomiast o same składniki, tutaj m.in. skroba ziemniaczana, olej roślinny, słonecznikowy, rzepakowy, ziemniaki w proszku, sól. Co ciekawe, też produkt może zawierać właśnie mleko oraz soję. Tutaj mamy generalnie w tym opakowaniu 110 gram, a zatem to opakowanie ma 110 gram. No i jeżeli chodzi właśnie o cenę takiego produktu w sklepie, no to przeważnie są to gdzieś tam okolice około 6 zł. Mniej więcej tyle kosztują prażynki przysnaki. No i teraz sprawdźmy, jak to prezentuje się w środku. Tutaj sporo tych przysnaków można oczywiście w środku znaleźć. Tak wygląda pojedynczy przysnak. Jak sami widzicie, bardzo fajnie się to prezentuje. Lekko chrupkawy, bardzo fajny w wyglądzie, ale sobie jeszcze sprawdzimy, jak te prażynki smakują, a zatem spróbuję sobie jedną prażynkę. No i powiem uczciwie, że bardzo smaczna prażynka. Na ile oceniłbym taki smak? Myślę, że na 9 na 10. Mi osobiście bardzo smakują tego typu prażynki. Natomiast jestem też ciekaw, co wy sądzicie na temat tego konkretnego produktu. Napiszcie mi w komentarzu właśnie swoją własną opinię na temat prażynek solonych przysnaki. Natomiast czy polecam ten produkt? Myślę, że jak najbardziej polecam, jeżeli chodzi właśnie o smak. Bardzo dobre w smaku, a zatem jeżeli lubicie sobie od czasu do czasu pozwolić na tego typu przysmaki, no to jak najbardziej myślę, że warto kupić sobie takie przysnaki solone. Ja osobiście właśnie lubię prażynki solone. Niektórzy lubią oczywiście prażynki w różnych smakach, natomiast ja najbardziej lubię prażynki solone. Mi one najbardziej odpowiadają. Myślę, że rzeczywiście są one najlepsze. Jeżeli chodzi natomiast o całokształt tego produktu, no to myślę, że jak najbardziej jestem na tak. Natomiast wiadomo, tutaj już zależy od osobistych upodobań. Niektórzy lubią tego typu produkty, inni mniej. Natomiast dla mnie jak najbardziej warto spróbować sobie tego produktu. A zatem wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.